Weronika? Moment. Na początku, jak zaczęłam wchodzić w sesję, to takie dwa obrazy mi się pokazały. I nie wiem, tak skupiłam się na nich i właśnie. Może powiem, co widziałam, i wtedy może tak ruszę dalej. Pierwszy obraz, jaki zobaczyłam, to było. Taki to w ruchu było, jakby jakbym się gdzieś znalazła i to była, przypominało nawet w odczuciu taką chatę wiejską, jak skansen trochę taka, czuć było to takie drewno stare, cała właśnie z drewna. I wiem, że byłam w kuchni, tylko też takiej starej kuchni, wiesz, takiej, gdzie był ten taki piec na drzewo. I po mojej lewej, jakby tak przede mną, bardziej na lewo, stał stół na. Osiem osób, niebieski kredens z filiżankami, takimi rzeczami, i w samym rogu na ścianie był obraz. I ten obraz to wyglądało jak jest ta omega, co się pisze z greckiego, taki kształt. I w samym środku była taka linia w tej omedze. To przypominało mi, jak jest źrenica u kota, czasami taka zwężona. Właśnie taki kształt. I czułam, że to mnie tak wciąga. W sensie w tej szparze jakby było przejście. I ta chatka. Takie odczucie, że nawet dach był z tej. Nie wiem, jak się mówi na ten materiał. To wygląda trochę jak taka długa trawa czy słoma. Trzcina, właśnie. Takie odczucie miałam, jak tam byłam. A potem zaraz szybko pokazało mi się. Przede mną pokazało mi się gniazdo, takie bardzo duże gniazdo z ciemnych patyczków i jak czyjeś dłonie wkładają tam bardzo dużo jaj. To tak wyraźnie widziałam te dwa obrazy i właśnie jak wchodziłam w sesję. Dowiemy się. I teraz bardzo wiem, gdzie jestem. Rozejrzyj się. Poczuj to. Nie widzę dokładnie. Z jednej strony mam takie odczucie, jakby to było zupełnie nieznane mi miejsce, a z drugiej strony czuję, że jest znane mi. Teraz twój wzrok jest bardzo wyraźny. Możesz wszystko zobaczyć całkiem dokładnie. Mam takie odczucie, że ja nie mam tego zobaczyć, tylko poczuć. Teraz samą, całą sobą odczuj to miejsce i odczuj
obydwie strony. Odwróć się wpierw do tej tobie nieznanej i odczytaj informacje. To tak symbolicznie będę mogła powiedzieć. To jest takie odczucie, kiedy patrzy się na swoje odbicie w lustrze wody. Że są takie, że są dwa obrazy. Albo takie odczucie, kiedy stoi się na samym skraju lasu. Albo takiej dróżki, gdzie po lewo jest łąka jasna, a po prawo jest ciemny las. Mam takie mocne odczucie takiej dwa obrazy, zaraz przeciwstawne do siebie. Lub dwa czynniki, to jest takie uczucie, że na przykładzie tego odbicia w lustrze w wody, że to, co widzimy, jest takie samo, ale nie do końca. W tym sensie, że to odbicie, ten obraz, który widzimy, nie jest. Nie jest tym samym tak dokładnie. Lekko zamazany. Tak. Takie odczucie, że co jest po drugiej stronie lustra. Mam. Teraz Weronika. Skąd? Takie, jeszcze jedno zdanie powiem, dobrze? Takie, jakby to było przejście z tej jednej strony tej tafli wody pod drugą tą pod wodę jakby. Chcę powiedzieć, że to jest jako przejście. Przysłona taka. Taka przysłona, tak. Dwóch rzeczywistości. Jedna jest z tej strony, a druga jest pod spodem, albo z tyłu. Tak, i to mi się kojarzy teraz to odczucie z tą bajką Alicja w Krainie Czarów. Ona była z jednej strony, jak zanim wpadła do tej dziury. I to też była Alicja. I jak wpadła do tej dziury, to też była Alicja, ale inne to całe otoczenie było inne. Nie wiem, czy nie mogę ci pomóc, bo nie znam tej bajki, nie oglądałam, ale jakby tłumaczyłaś i ci, co oglądali, będą wiedzieli, o czym mówisz. Ja zrozumiałam. Bo też chodzi mi o to odczucie, że jest się trochę innym po tej drugiej stronie. Że po tej stronie jesteś tu, ta sama, a z drugiej strony jesteś też ty, ale zmieniona. Tak, tak, właśnie. Dla mnie to jest ta druga strona, to jest ta ukształtowana świadomość lub ta kształtująca się świadomość. Bo jeżeli patrzymy na wodę i na nasze odbicie w wodzie, to jest jedyna rzecz, którą widzimy. Ale dopiero jak zanurkujemy w tej wodzie, to widzimy, co jest pod
tą warstwą wody. Rozumiecie, chodzi o to, no bo jeżeli zanurkujemy, no to wtedy widać i rybki pływające, i rafę koralową, i wszystkie rośliny wodne. Jak? Rozumiecie, tylko jest się już w tym środowisku. Weronika, pomogę. Jeżeli patrzysz się w lustro wody, widzisz swoje odbicie, ale tam jest inny świat pod tym lustrem. Tak. A jak zanurzysz się, widzisz właśnie ten inny świat oddolny i spojrzysz do góry, gdzie też jest to lustro wody i na zewnątrz masz inny obraz tej drugiej strony. Tak. Też nie widzisz dokładnie. Widzisz, że jest, istnieje, ale jest wymazany. Dokładnie, o to mi chodzi. I też jeżeli jesteśmy na zewnątrz i widzimy tylko taflę wody, to co nas otacza, chodzi mi o to środowisko wokół nas, że to tak mocno kształtuje. To, co widzimy. I jak to łatwo... Inaczej. Jeżeli patrzymy na taflę wody, to jedyne, co widzimy, no to jest to środowisko wokół nas. No to miałam teraz takie odczucie, jak patrzę na taflę wody, że to jest wokół mnie powietrze, jakaś tam trawka i to jest tyle, co widzę. Więc moja wiedza jest ograniczona. Jest ograniczona. Do tego właśnie co jest po drugiej stronie odbicia. A jeżeli zanurkuję, to otwiera się przede mną zupełnie inny świat, więc te moje odczucia są zupełnie inne. Bo jeżeli ja bym nigdy nie zanurkowała i ktoś po prostu mówiłby mi, co jest po tej drugiej stronie, to ja nie mam tego odczucia. Tego namacalnego, mojego własnego poznania tej drugiej strony. Weronika, tak. Bardzo symbolicznie. Ja wiem, że mówię, bo najłatwiej mi jest na tym przykładzie z wodą, ale chodzi mi o tą symbolikę, że to na wiele rzeczy można przenieść, zwłaszcza na tym świat... chcę powiedzieć duchowe, ale też tej... świat równoległy? Tak. Weronika, teraz chciałam się skupić. Odwróć się i zobacz ten znak Omegi. Ja dokładnie nie pamiętam. Jest takie powiedzenie, jak to i Omega... to jest coś, Ela, mówić to coś, jest takie powiedzenie. Chodzi o alfa i omega? O właśnie. I teraz ten portal omega, alfa i omega, i to jest symbol, został ci pokazany, przeszłaś przez ten środek, przekroczyłaś. Tutaj ja zapraszam Vesius, chcemy to wyjaśnić. Dlaczego ten symbol się tobie ukazał i przeszłaś przez ten symbol, ten portal. To jest jakieś potężne znaczenie. Ja to mam odczucie, dlatego Vesius, zapraszamy tutaj. Weronika, skup się. Pierwsze odczucie, jakie mi przychodzi, to jest takie, jakbym oglądała... chciałabym powiedzieć film. Bardzo mocne takie odczucie, jakbym znowu była w oknie czasu. Mhm. Z tym, że ja stoję po środku tej nie wiem, izby, tej kuchni. Mhm.
I czuję, jakby ci ludzie wchodzili w ten obraz i z niego wychodzili inni. Tak. Opisz tych ludzi, jak widzisz. Ci, co wchodzą i ci, co wychodzą, opisz. Oni są dla mnie ubrani w ten sam sposób. W białą koszulę, brązowe spodnie i mają szelki, te takie zapinane no, za spodnie. No. Tylko tacy są ubrani, czy są mężczyźni? Sami mężczyźni są, tak? Tam, co wchodzą? Tak. Mhm. I to dosłownie wygląda tak, jakby oni w ten obraz, który wisi na ścianie, jakby to ich wciągnęło do środka i wyszli z tego obrazu z powrotem. Z powrotem. Jak wyglądają, jak wychodzą? Wygląd jest identyczny. Nie chodzi o to, jak wyglądają, tylko to w środku, co mają. Wiedza. Tak, ta wiedza, ta świadomość, bo po wyglądzie można nie poznać, ale jak są z jednej strony i przejdą na tą drugą stronę i wrócą, to są... I sami. Tak. Mhm. Jakby, rozumiecie, o co mi chodzi z tym przejściem na tą drugą stronę, o tym... Tak. Trudno jest mi to opisać słowami, bo to jest tak na odczucie. Bo mam takie właśnie odczucie, że to, co mnie otacza, to ja tym nasiąkam. Może jeszcze jeden przykład powiem. Jak ktoś studiuje i nie ma żadnej praktyki w tym swoim zawodzie i idzie do pracy w końcu w tym zawodzie i uczy się tak namacalnie i patrzy, jak to wszystko wygląda, to taka właśnie zmiana następuje w tej osobie. Ta, wiesz, ta wiedza, ta, że można dotknąć coś i zobaczyć, okej, to ja już wiem, jak to działa. To chodzi nie o wiedzę, którą się przyjmuje z edukacji, tylko chodzi o tą wiedzę namacalną, którą samą doświadcza i ta wiedza dopiero tak. Jest rzeczywista. Tak. Mhm. Chodzi o to, co zobaczę moimi własnymi oczami i dotknę moimi własnymi dłońmi. Weronika, dowiemy się, co oznacza, bo to jest potężna symbolika, ten znak omega. Dlaczego znak omega? Tu proszę o wiedzę. Jest Wezus tam? Moment. Właśnie ja wiem, że to jest ważne, że ja czuję, że jestem jedyną kobietą tam i są sami mężczyźni. Bo ja czuję, że ja mam na sobie taką niebieską suknię, długą. I ten kolor widzę wyraźnie niebieski, więc na pewno coś znaczy. Dlatego teraz połącz się z Jezusem, proszę. Idziemy po kolei. Czuję, że jest. Witam, przyjacielu. Również wita. Dobrze, Weronika, poczuj jego. Poczuj i zobacz. Znasz teraz wyraźnie. Czuję, że Wes już mówi, że to nie jest jego sesja. W tym sensie, że ta sesja to cała ja. Ja tutaj mam takie olbrzymie odczucie, że to chodzi o energię kobieta-mężczyzna i tu bardziej chodzi o tą energię kobiety. Że ta omega, bo to jest ogromny na tym obrazie, ten ogromny symbol.
I dopiero żeby zauważyć, że to mężczyźni wchodzą przez ten symbol, w ten obraz i z niego wychodzą. Takie potężne odczucie mam, że bez kobiet i bez żeńskiej energii to nie istnielibyśmy. Że to w kobietach jest ta jako, moc. Jako omega. Tak, jako omega. Symbol, który jest narysowany, ta omega, tak? To jest ta moc żeńskiej energii. Tak, tak. To powiedzmy jak alfa i omega. Tak, tylko bo to ważne jest, bo my jak mówimy na przykład, że mężczyźni to są mężczyźni alfa. Mhm. I że to oni są ci najsilniejsi. Właśnie. Ale że to właśnie na odwrót. Że nie... I jakby poczucie bezpieczeństwa, które daje mężczyzna, to jest zupełnie inna kwestia. Bo tak jak mówiliśmy, to mężczyzna jest tym pierwszym ogniwem, który wybiera tą energię żeńską i się łączą. Bo że to poczucie bezpieczeństwa to jest zupełnie osobno. I że ta prawdziwa, ta moc nie płynie z siły mięśni. Tylko z tej siły tego tej drugiej strony, tego tej wiedzy, tej świadomości, tak jak wiesz, ciężko jest to powiedzieć tak po polsku, gdzie zawsze nawet mnie się wydawało, że jakby cały świat, całe życie, tak jak obserwowałam, no to zawsze mężczyzna grał tę głową wszystkiego, tak? Tak. A tutaj właśnie ten przepływ tej alfy poprzez omegę odmienia świadomość męskiej energii. Tak. Mhm. Idealnie to powiedziałaś. Bo właśnie to mam... Ten symbol tej omegi jest ogromny i w samym środku jest ta... To przejście, że ta alfa tam rozumiesz? Miejsce na alfę to jest ta mała szparka. W tym obrazie. Czyli energia męska znajduje się jakby... Energia żeńska jest no jakby no jest większa i chodzi o to, że ta energia męska jest jakby w środku tej żeńskiej. Mi się kojarzy, że symbol waginy. Też chciałam to powiedzieć, tylko jeszcze nie zdążyłam. Bo i też właśnie, już zanim to powiedziałaś, chciałam powiedzieć właśnie, że one nie mogą być osobno. Że to nie są energie, które są jedna sama sobie i druga sama sobie. Dlatego to jak alfa i omega, że i obydwa symbole łączą się i to ma być jedność, a nie rozdzielanie się. Tak. I to chodzi o nawet na wszystkie szczeble. Musi być równowaga, nie wywyższanie się. Tak. Energia nie może się wywyższyć, to ma być zrównoważenie. Tak. Tak. I chodzi mi o nawet... Żadna inna energia nie stworzy dziecka, tylko energia, jak jest energia żeńska i męska, jak jest kobieta i mężczyzna. Tak.
I to jest to naturalne... Naturalny rozwój cywilizacji. Na tej energii, tak. Jest w świecie zwierząt, w świecie człowieka, cała natura składa się. Nawet powiedziałabym, że w całym kosmosie musi być ta równowaga. I teraz dowiemy się, czy ojciec, źródło, to właśnie on jest alfą i omegą? I tu Jezus, poproszę Cię o pomoc. Mam taką odpowiedź, że jest wszystkim i niczym. Takie odczucie, że jak spojrzałabym na postać ojca, nie potrafiłabym rozróżnić, w którym miejscu jest która energia. Tak jak u człowieka, jak zawsze widzę, u nas, to i ta energia, jeżeli jest jakby jedna strona ciała żeńską energią, druga strona ciała jest męską energią i one się łączą tutaj, jak jest serce. W taki sposób to zawsze widziałam. A u ojca nie potrafię... Jest zespolone. Te energie są zespolone. Nie odróżniają się, nie wywyższają się, są zrównoważone. Tak. Czy właśnie symbolika tego, co zobaczyłaś, oznacza, że teraz ta energia alfa musi się zjednoczyć, zespolić z omegą, z żeńską energią, żeby wyrównać to, co było złe, teraz osiągnąć ten szacunek, to dobro, tą empatię? Tak, musi, z tym, że czuję, że to energia żeńska musi mieć tą dojrzałość w sobie, jako to, co powiedziałaś, tak, w 100% się zgadzam, z tym, że dodatkowo czuję, że energia żeńska jakby zanim to się uczyni, też musi być tak w sobie indywidualnie dojrzała. No bo to zostało zniekształcone. Energia żeńska też się rozproszyła. Jest chaos w energii żeńskiej. I jeszcze chciałam dodać, że żeby zauważyć, że ten obraz wisi w kuchni. I teraz a znaczenie. Dlaczego w kuchni? Ja zawsze... Zawsze się mówiło, że miejsce kobiety należy w kuchni. Czy tam należy do kuchni. Coś takiego, no nie? I to zawsze miało taki wydźwięk... Niewolniczy. Tak. Ale po tej drugiej stronie zwierciadła to chodzi mi o to, że ten obraz jest w kuchni i to jest bardzo ważne, że on jest w kuchni, bo kuchnia, to mam takie odczucie, jak jest kominek, że jest domowe ognisko, że jest tam taka rodzinna przystań. Tak, no i tą przystań tworzy kobieta. Bo to jest ta dojrzała energia, jeżeli chodzi o tą
taką opiekuńczość. I właśnie nie chodzi o to, że kobieta ma stać ciągle przy kuchni, gotować, sprzątać, być niewolnikiem. Właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby stworzyć to... ognisko domowe. Tak. To miłość, ciepło, radość, sytość. Tak. Zrozumienie, szacunek. Tak. Właśnie o to chodzi. Nawet teraz mi się przypomina, że jak uczymy się w szkole o greckich boginiach, przerwało. Tak. Jeszcze raz powiem. Teraz przypomniało mi się, że jak uczymy się w szkole o mitologii greckiej, o boginiach i tak dalej, to mówimy wtedy, pamiętam, że mówiliśmy o Hestii i to jest bogini domowego ogniska. Opiekunka rodzin, jeżeli dobrze pamiętam. I żeby zobaczyć, że to też jest postać kobieca. Też mam takie odczucie, żeby zobaczyć, jak chodzi, żeby zobaczyć, jak kobieta. Jakby to powiedzieć. Inaczej. Jak nawet w szkole się uczymy, są różne bogini, opiekunki różnych, nie wiem, różnych rzeczy. To zawsze to jest kobieta, nawet sprawiedliwość. Symbol polskiego, znaczy polskiego sądu. Halo? Tak, ja ciebie słyszę. Ach, bo przerwało mi teraz. Nawet symbolika sądu to jest kobieta, sprawiedliwości. Tak. W Stanach jest... wszędzie kobieta jest tą wagą. Tak. No, w Stanach jest statua wolności i to też jest kobieta. I też ma zakryte chyba, teraz nie jestem pewna. Oczy? Oczy. I właśnie chodzi o to, że kobieta nie musi widzieć, żeby wiedzieć. Że ta energia jest dojrzała. Jest silna, jest mocna, jest dojrzała. Halo? Tak, ja ciebie słyszę. Tak, bo ciągle mi słyszę, że laptop traci zasięg. Właśnie teraz chodzi mi o to przedstawienie tej postaci kobiety. Tak jak się uczymy w szkole, czy... mam takie odczucie, że ta ważność jest tak przytłumiona, bo nawet pomniki, które się... i to jest właśnie ciekawe. Pomniki, które się stawia, to jest tym wszystkim generałom wojennym, tym wszystkim... Politykom, Napoleonom, papieżom i tak dalej. Ale... nawet na przykładzie Statuły Wolności to jest tak ogromna... symbolika. Postać kobieca, symbolika, że te inne pomniki są wręcz śmieszne. Rozumiecie, że nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. I nie chcę powiedzieć, że jakościowo energia żeńska jest lepsza, bo nie jest tak, że coś jest lepsze czy gorsze. Teraz Weronika, wrócimy tutaj do greckiej mitologii. Znicz olimpijski trzyma bogini w ręce. Sportowcy tylko potem biegną z symbolicznym zniczem, ale znicz olimpijski trzyma jedna bogini.
Jak się nie mylę. Tak, myślę. Nie trzeba. To jest żeńska energia, jest energią sprawiedliwości. Że tu nie ma, że jest nieprzekupna. O. Tak. To się zagubiło. To wszystko zostało przygniecione. Tak, i jeszcze tu chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę. Właśnie jak mówiłaś o tym, że sportowcy biegną z tą... Pokazują sobie ten znicz, tak? Tak, z tym zniczem, z tym ogniem. To chodzi mi o to, że ten ogień pochodzi z tej omegi. Tak. I jeżeli biegną po zwycięstwo, to biegną do tej omegi. Rozumiecie, to, że właśnie o to chodzi mi w tej sesji, żeby przekazać to, że mężczyzna biegnie, że alfa biegnie do omegi, a nie w drugą stronę. Bardzo dobrze. Przekazany, określony. Tu wytłumaczyliśmy znaczenie omegi, alfa i omega. To się teraz rozgrywa się w dzisiejszych czasach. Tak? To ten symbol omegi się ukaże, czy się ukazuje. Żeńska energia jest, to nie jest symbolika, bo ona jest. Żeńska energia ogarnia wszystko. Sprawiedliwość, miłość, wolność, radość, rodziny, potomstwo i też opieka nad wszystkim. Mężczyzna opiekuje się z zewnątrz, męska energia, a żeńska energia opiekuje się od wnętrza na zewnątrz. Tak. Alfa od zewnątrz do wewnątrz. Zgadza się? Tak. I tu jest ta równowaga, która musi się stać z powrotem, jak było na początku. Tak. Chciałam też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jak mówimy o Matce Ziemi, tak, no to zawsze, zawsze to był, to była kobieta. Żeńska energia, opieka całej planety, wszystkiego. Co wewnątrz i na zewnątrz. I to się zgadza, bo pamiętam sesję, w której jak pierwsze było spotkanie z Matką Ziemią, to było wewnątrz planety. Tak. Właśnie. Ta energia żeńska od wewnątrz na zewnątrz podtrzymuje istnienie. Wszystkiego. Zgadza się. Czy jeszcze jest do przekazania o tym z tego miejsca? Czy Bezius, teraz ty przejmujesz tam dalszą część? Proszę. Słuchaj, co Bezius mówi. Czy Bezius mówi, że uśmiecha się i że mam takie emocje w sobie. Że takie emocje w sobie, takie wzruszenie czuję, bo mówić, że to była nasza sesja, bo wiesz, już za dużo nie tak przysłuchiwał się, ale nie uczestniczył tak aktywnie. I to byłam ja i to byłaś ty. Dobrze, przekazaliśmy to, co... Rozumiesz, że jest energia żeńska. Bardzo się cieszę. I teraz Jezus. Weronika, słuchaj, patrz, popatrz na niego, będziesz widziała, gdzie idziemy. Czuję, że wokół nas zrobiło się bardzo słonecznie.
nie widzę, ale czuję jakby różne rodzaje energii mnie muskały. Takie odczucie, jakby stał rządek energii i każda mnie leciutko dotyka. Dotyka, tak. Ale czuję, że jesteśmy z kompanii w takim złocie, w takim słońcu. Właśnie czuję tą delikatność taką. To jest powitanie, Weronika. Czuję, że jeszcze coś zobaczymy. Co się dzieje? Jeszcze nie potrafię odczuć. No to Bezus jest. Spójrz na niego i już wiesz. Wszystko przekażę. Wiesz, dzisiaj to nie jest, że Bezus już mi powie. Tylko to idzie na odczucie. Następne doświadczenie. Ręka. Ja też chciałabym, żebyś to poczuła, bo to tak, jest takie odczucie i ja... Bardziej pewnie znajome tobie i mojej mamie, bo jesteście matkami, ale czuję, że to miejsce to jest właśnie ta... że jesteśmy skąpane w tej żeńskiej energii dookoła nas. Że to jest to odczucie, jakie powinno być. Wiesz, to odczucie tej energii żeńskiej. Odczucie spełnienia. Tak. Takiej wolności, takiej wręcz... Czuję, jakby te energie wręcz tańczyły. Czuję, że to są... Wręcz powiedziałabym energię wszystkich... Czy to są energie narodzin? Nie. Czuję, że to jest bardziej mądrość niż narodziny. Tak jak... kojarzy mi się to bardziej z, nie chciałabym powiedzieć szamanizmem, ale... Dojrzałość. Taka dojrzałość, tak. Że to są energie naszych babć, prababć, żeńskich energii, kobiet, które wiedziały, o co chodzi. Rozumiecie? To jest ten instynkt. Bo nasi pra mieli tą wiedzę, ten instynkt, wiedzę, nie mieli książek, nie mieli edukacji. Oni tą wiedzę mieli w sobie. Tak. Tutaj chodzi mi specyficznie o kobietę. Chciałabym, żebyście też to poczuły. Wręcz słyszę ten szum wiatru. Tą taką melodię tej energii.
Sumo? Wsiaki coś. No, przepraszam, już poszło. Teraz mam takie skojarzenie, poczuj to, Weronika. Powiem trzy słowa. Czy, co ci się skojarzy? Natura, flora, fauna. Pierwsze mam... Piękne. Dla mnie jest to bardzo delikatne. To jest... Ja to odczuwam jako powrót do korzeni. Może nie... Jest to wydźwięk energii żeńskiej. Poczuj to. Natura, flora, fauna. Tak. Zdecydowanie. Jeszcze chciałam powiedzieć, mam takie mocne odczucie, powrót do korzeni, tak mi dźwięczy w głowie. Chodzi mi o to, że tak? Chodzi mi o korzenie. Nawet korzenie drzewa, że to jest tak mocno, one są tak mocno zakorzenione w ziemi, a to jest wszystko matka natura, matka ziemia. I nawet jak pierwszy raz było spotkanie z matką ziemią, to było drzewo i czułam korzenie. I te korzenie nas połączyły. Bo korzenie są silne, to jest podstawa. I korzenie dostarczają życie do pnia i do gałęzi, do liści, do wszystkiego. Poprzez korzenie siła życia idzie w górę. Nie od wewnątrz do zewnątrz. Tak. Od wewnątrz na zewnątrz. Żeńska energia tu się znowuż pokrywa. Tak. Mhm. Powrót do korzeni. Żeńską energię Bezus uwolnił, tak? W jednej sesji. Tak. Okno czasu. I teraz wspomniałaś też o oknie czasu. To jest to mocna wypowiedź tego, że żeńska energia teraz doprowadza do... robi porządek, można to tak powiedzieć. To nie chodzi o kobiety polityczki, z tym nie ma nic wspólnego, to chodzi o coś innego. Właśnie tutaj chodzi o te korzenie. Do tej siły, do mocy, do prawdy, do wiedzy. Wiedza jest w korzeniach. Na zewnątrz można wszystko malować, zawieszać, zmieniać i przycinać, ale z korzeniami nie zrobić nic. Potężna moc jest w korzeniach. Jak zniszczysz korzenie, to zniszczysz całe istnienie jednego drzewa. Mówimy o symbolice. Czuję, że jest przed nami jedno drzewo. Wygląda mi na wierzba. Kojarzy mi się z taką starą wierzbą, taką... taką, którą pewnie posadziłby mój dziadek. Czuję wokół siebie same kobiety. Same postaci. Żeńskie przynajmniej. Więc już stoi z boku.
tylko obserwuję. Czuję, że każda z nas podchodzi, tworzymy taki krąg i kładziemy lewą dłoń. Nie prawą, tylko lewą. Na tym drzewie. I czuję, że to jest, że siła tej energii jest jak wulkan. Że ona od korzeni, od samego dołu wręcz wybucha przez koronę drzew. Czuję, że jest to bardzo potężne. Kolor, widzę sam kolor złoty wokół siebie. No i ta energia już jest wokół nas. Oznacza to, że my wszyscy musimy chronić nasze korzenie. Korzenie to jest wiedza. Korzenie, w korzeniach są kryształy, moc podtrzymująca właśnie czy dająca życie całemu tłumu, dostarczająca energię. Tu mi się skojarzy ten film Avatar, chyba wszyscy oglądali. Tak. A, tak, rzeczywiście. Człowiek chciał właśnie to drzewo życia zniszczyć, żeby dostać się do korzeni tego drzewa. Poprzez film pokazali ludziom, o co chodzi. To jest wiedza. Tutaj trzeba sobie uświadomić. Tak. Wes już widzę, że jest bardzo zadowolony, ale też wzruszony wręcz. Teraz ja się pytam, Wezius, jesteś wzruszony? Przekaż nam dlaczego. Ja też czuję ogromne wzruszenie, ale mówi, że bo to było wasze. Że to było dla was. Przekazujemy to. Dziękuję, Weronika. To odczucie, że to była sesja, w której Wes już nie brał dużego udziału, tylko ty i ja. Jest obserwatorem, albo był obserwatorem. Tak. Tego przekazu. Dobrze. To już tutaj o tej żeńskiej energii. To już jakby zaokrąglenie do ostatniego przekazu o żeńskiej energii, tak? Tak, to już wszystko. Symbol róży jako wolności. Róży bez kolców. Żeńska energia już się nie musi bronić, bo te kolce to symbol obrońcy jest, tak?
bo żeńska energia była gnębiona przez ostatnie wieki. I to już jest koniec gnębienia. Teraz jest, będzie, czy już jest szacunek do żeńskiej energii. Jak jest szacunek, to jest jedność. Alfa i omega. Tak jak ojciec przekazał, to są jego słowa. Alfa i omega. To zostało przekazywane z ust do ust i do dzisiaj ma znaczenie. Ale nie było zrozumiane. W tej chwili zostało to zrozumiane. Znaczenie alfa i omega. Powinno być omega i alfa. Odwrotność. Tak. No to teraz jest alfa i omega. To nie chodzi o poddanie jakiejś się, to chodzi o wyrównanie, o jedność, o wyrównanie tych energii, tak? Tak. Chodzi też o to, żeby zrozumieć, że bez żeńskiej energii nic nie ma. Chodzi o to, żeby zrozumieć tą energię żeńską. Tak jak ona była w tym swoim, w tym pierwotnym znaczeniu. Tak. Dobrze. Teraz Wezius. Idziemy na białą bazę. Weronika, spójrz na niego. Wiecie co, czuję, że już mi się zaczyna w głowie kręcić. Głęboki oddech. Poczuj te energie, które cię muskają. Poczuj te energie. Poczuj tą siłę w sobie, tą moc, tą wiedzę. Z białej bazy nie ma żadnych informacji dzisiaj do przekazania. Dobrze, pozostawimy to. Na razie jest wszystko w toku, wszystko się dzieje. W tej chwili tak musi być. Czy jeszcze jest coś do przekazania? Chodzi na Wezusa. Wezus, proszę cię, czy jest coś jeszcze do przekazania z tamtego miejsca? Jakby to Weronika będzie wracała? Tylko żeby pamiętać, że po drugiej stronie lustra jest coś zupełnie jakby coś zupełnie innego do odkrycia. Czy tutaj jest mowa o tym przejściu? Tak, tej energii męskiej w tą... Właśnie w tą męską. Ja to zrozumiałam tak w tej chwili, że to przejście w nową przestrzeń, że ta alfa i po prostu męska energia, jeżeli się złagodzi, to... I nie zdominuje jak tej żeńskiej. I nie, tam nie ma dominacji. Tam jest jedność. O to właśnie chodzi. To był pokaz, kto dominuje żeńską energię, nie przejdzie. Zgadza się? Zgadza się. Dobrze. Teraz już wiemy dużo. I na ten moment widzowie mi się cofają do wcześniejszych informacji waszych. I to jest zaokrąglenie do innych przekazów, za które ja dziękuję Tobie, Weronika. Potem podróż. Będziesz wracała? Uśmiechaj się, co się dzieje? Bo cieszy mnie ta podróż.
Czujesz radość? Tak. Ja też. Czuję też to, że każda z tych sesji jest tak ściśle ze sobą związana, że nie ma przypadków. Że to jest nawet dla mnie taka nauka, o której mówiliśmy w tej sesji, że nie z książki wyczytana, tylko wiesz, zobaczona, dotknięta, poczuta przeze mnie. To było najważniejsze. Tak. To jest czysty przekaz. Z drugiej strony, jak to się mówi, tak? Tak. Nie przekazany przez człowieka, wyczytany, wyszkolony i przetłumaczony. Przekaz z czystego źródła. Dobrze, Monika. Cieszę się. Ja dziękuję Tobie, przyjacielu Bezus. Kłania się. I poproszę, daj znać Weronice o następnej podróży. Weronika, poczujesz to? Tę informację dostaniesz? Co się dzieje? Widzicie, co już takie zmęczenie mnie ogarnia. To jest w innych energiach. Ma to też wpływ na Twoją całość. Także będziemy powracać. Przyjaciel duchowy jest przy Tobie. Idziecie razem. I zanim powrócisz, idziecie tam do źródła żywej wody. Do czerpniejszego, Weronika, tak? Tak. Dobrze, pójdźcie. Przechodzisz. To jest zawsze ta sama fontanna, zawsze tak samo ją widzę i czuję, że weszłam po prostu zanurkować. Zanurkuj. Jak nurkuję, to pod taflą wody widzę sama to są takie błyszczące, tak się coś mieni, takie błyszczące, nie wiem, kropelki, które idą w górę i w górę i w górę. Ta woda nie wygląda jak zwykła woda, tylko ona się tak błyszczy, jest tak jasna. Spaliczne. Tak. Taka woda była tutaj dostarczona człowiekowi też. Popili tą wodę, korzystali z tej wody. Woda była, to była woda życia, zdrowa woda. Nabieraj, nabieraj energii. Czuję, że ta woda nie ma głębi. Jest takie odczucie, że jakby była nieskończona. Skończyłam. No to fajnie. Już mówi do następnego razu. Do następnego razu, Jezus. Dziękuję za opiekę.
odprowadza ciebie Wezius? Mówi, że dzisiaj sama znajdę drogę. No bo ją znasz. W całkowitym bezpieczeństwie. Wiesz dlaczego? Tak. Dobrze. Dziękuję. Dobrze, to ja się rozłączam z widzami. Dziękujemy. Do następnego razu. Czekaj, czy mi się włączę? Tak, już włączony jest. To teraz specjalna sesja dla Michała, którego wszyscy nasi widzowie znają, który wam przekazał potężne informacje. Dzisiaj jest data 2 lipca 2021. Michał, sesja dla ciebie. Łączymy się. Bezus czekał. I Weronika jest w specjalnej przestrzeni. I łączymy się. Bezus, witaj, przyjacielu. Witam. Witam. Mów głośniej, Weronika, bo chyba jest odsunięty twój laptop. Przywitał się Wezjusz. Dobrze, mów głośniej, dobrze, tak, teraz jest dobrze. Dobrze. I teraz Wezjusz, tutaj jest przekaz i od ciebie, od świata duchowego dla Michała, tak? Tak, żeby zrozumieli. Od naszych przyjaciół. Ale czy mam wzruszenie? Czuję, że wszyscy tam. Tak? Wysyłają mnóstwo pozytywnych myśli do Michała w dniu jego urodzin. Michał, wszystkiego daję w twoim dniu. Wszyscy wysyłają do Michała bardzo dużo pozytywnej energii. Świetlistej. Na pewno w tej chwili poczujesz tą energię, Michał. Obojętnie, gdzie się znajdujesz. I teraz ja poproszę, czy ktoś ma przekaz dla Michała, tam poprosimy. Kto będzie mówił? Wezus? Kto? Może ojciec się pojawi, bardzo bym się cieszyła. Wiecie co, ja odczuwam, że to energia żeńska będzie dzisiaj mówiła. Dobrze. Czekam. Słyszę takie słowa, że z wszechświata wysyłamy ci dobrą, pozytywną, świetlistą energię. Do twojego delikatnego serduszka. Czekamy na ciebie. Bardzo cierpliwie. I w każdym momencie jesteśmy obok ciebie. Znajdź mądrość w korzeniach. A wtedy i liście zawieją na wietrze. Z
Znajdź radość w kawie. I pomyśl o nas. Tak jak my myślimy o tobie. Dzień dwóch urodzin jest bardzo szczególny, bo każdego dnia rodzisz się na nowo. Odbyłeś wiele podróży i wiele jeszcze przed tobą. Lecz droga twa jest autostradą i zaprowadzi cię do domu. Wszystkiego najlepszego, Michał. Wszystkiego najlepszego. I jeszcze do tego z tą autostradą pasuje do tego. Gratulujemy, Michał zrobił prawo jazdy. I cieszymy się. I to pasuje do tego przekazu. Tam do góry wszystko wiedzą. Nie będzie tylko, nie będą tylko podróże ziemskie, ale i uniwersum i po drugiej stronie. Dziękujemy jeszcze raz, Michał, z tego miejsca, my wszyscy. Jestem bardzo wzruszona za informacje, jakie przekazałeś dla ludzkości. I Weronika, tobie też. Dobrze. Happy birthday to you, Michał. Weronika, od ciebie chcesz dodać coś? Bezus? Łzy poleciały. Weronika, ja chcę powiedzieć, że tak daleko i tak blisko, no i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Michał. Każdy dzień są twoimi urodzinami, tak jak zostało przekazane. Bezus? Chcesz coś powiedzieć? On wez już chyba sam Michałowi. Osobiście. Osobiście, tak. Dobrze. Cieszymy się. Dobrze. Jeszcze raz. Ela? Wszystkiego najlepszego, Michałku. Dobrze. I cieszymy się razem z tobą, nie tylko tym dniem i każdym następnym. Rośniemy w siłę, w radość. Odzyskujemy wolność. Już nas nie powstrzyma. Dobrze. To na ten moment rozłączamy się i wszystkiego najlepszego. Nie tylko tobie, wszystkim naszym słuchaczom i widzom. Życzymy wam najpiękniejszych momentów i żyjcie tymi momentami. Do usłyszenia. Halo? Tak, poczekaj, bo tutaj ja wyłączyłam pauzę, jeszcze się nie rozłączyło się. Nie wiem dlaczego. Nagrywa mi się cały czas dalej, nie wiem czemu, ale to pyta obecnie. Nie mam pojęcia czemu. Nie wiem, mnie się zacięło w ogóle kamerka na Skype'ie. Ale Ela, nagrałaś też, tak? Tak.
Ja już wyłączyłam. Wyłączyłaś. No coś rekordów nie mogę wyłączyć. Na końcówki dodałaś, Czado. No. Ale przekaz. Dziewczyny, ja muszę siusiu. Uciekaj. Dobra, ja się rozłączam, wołam Petera, niech on jako pierwszy wstawi jeszcze dzisiaj tam dla Michała, tak? A, bo to dzisiaj, to urodziny. No tak, bo to krótkie. Elu, prześlij mi też, tak? Wyślę mojemu osobie. Prześlej ci za chwilę. No, już ci wysyłam. Dobra, kochana. Dobra. No, pa. Do później, papa. Dobra, kochana. Do później. Pa, pa.